Siemanko, witam na kanale. Z okazji prawie 2000 subskrypcji, taki mały, krótki odcinek, filmiczek z takim małym tipem, że tak powiem, jak sobie można życie ułatwić, jak się kręci łódeki do ściany, jeśli mamy ściany z itonga. Mianowicie chodzi mi o to, że nie używam wtedy wiertarki udarowej, tylko zwykłej wkrętarki, tak jak tutaj. Zwykłe wkręty, ten wiertło do metalu, szósteczka, tak jak kołki. Folia jest przytakerowana do ściany. Tu mam kreseczki poznaczone od lasera, wypoziomowane. Tu sobie robię taką dziurkę. Zwykłym wiertłem do metalu można sobie śmiało ten dziurę wiercić. Chodzi o to, że po prostu wiertarka jest ciężka, a wkrętareczka leciutka, nie? I teraz pokażę tutaj, jak to można bardzo łatwo sobie prosto zrobić. Wkładamy sobie udeka do kresek wyznaczonych. Wbijamy z powrotem w tą dziurę taką, tak powiem, roboczą. Wkładamy kołeczka. Drugą wkrętarkę. I przykręcone leciutko, bez wysiłku. Zwykłym wiertłem do metalu szóstką. Jak się przytępi, bierzemy na bożkę, na tarczę, podoszczymy wiertełko i wiercimy dalej. Naprawdę ułatwienie, tylko że no w itongu, nie, no bo w porotermie nie ma szans. A w itongu zwykłym wiertłem do metalu i kołeczki. Zaraz pokażę, jakich kołków używam. Bo, że tak powiem, kupiłem raz, spróbowałem raz i nie używam innych, tylko kołeczki RAF Plug. Takie coś. Szósteczki, kołki wkręcane, nie wbijane, nie, to nie jest szybki montaż, tylko wkręcane. Nie do wyrwania. Nie do wyrwania po prostu. Takie kołeczki. Że tak pokażę, o, te niebieskie. Super sprawa. I jedziemy sobie dookoła, później tą folię wywijamy, uszczelniamy uszczelniaczem izolera od spodu. I gitara, także taki krótki filmik sobie myślę nagram, no bo wybiło prawie 2000 subskrypcji, także zachęcam do subskrypcji kanału, łapki w górę. O i wesołych świąt życzę wszystkim, bo to w końcu święta niebawem. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Na razie.